wjazd do tunelu od strony Puławskiej. Odcinkowy pomiar prędkości. Mamy brzydką pogodę. Jechaliśmy już w tamtym kierunku, teraz jedziemy w przeciwnym. Jest godzina 5:38, więc ciężarówką można tu jechać. Jedziemy 79 km na godzinę. Prędkość dozwolona 80. Widać słynne wentylatory z Portugalii. Możemy tutaj jeździć poza godzinami 7, 10, 16, 20. I w momencie otwarcia obwodnicy prawdopodobnie dla ciężarówek się jeżdżących po Warszawie z przepustką C16 się pogorszyło, gdyż muszą skręcać w trasę S8 i jechać na przykład Łopuszańską na Pragę. Czyli kurwa chore, po prostu nie wiem co takie debilne przepisy wymyślił, a w przeciwną stronę można. Nie można dojeżdżać tak jak wcześniej do terminalu lotnisko, tylko wygląda na to, że trzeba jechać przez Łopuszańską. Lotnisko do terminala się jechało trasą S2, a później na Marynarską i Doliną Służewiecką. Jedynie co lepiej to, że Dolina Służewiecka jest bardziej nudna, bardziej luźna, ale teraz chcą wprowadzić tam bus pas. Tunel wygląda zajebiście. No, chyba wyjeżdżam naszpikowany elektroniką, czujnikami, wszystkim i tak dalej. Tak, mamy znak od razu, koniec kontroli prędkości, 2335 metrów. Tak wyglądał przejazd tunelem od strony ulicy Puławskiej.